Wczoraj prezydent Ukrainy spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, a także z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Rozmawiał m.in. o dostawach sprzętu wojskowego i ostrzegał przed nową rosyjską ofensywą. Londyn, Paryż, dziś Bruksela. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedza kolejne europejskie stolice, by rozmawiać o dostawach uzbrojenia dla ukraińskiej armii, stawiającej opór rosyjskiej napaści. Premier Wielkiej Brytanii nie wykluczył, że po czołgach na Ukrainę trafią samoloty bojowe. Rzeczywiście, rozmawialiśmy o tym dzisiaj, rozmawialiśmy o tym wcześniej, ta opcja jest na stole. W Paryżu Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Wysłał europejskim przywódcom sygnał, że czas dziś działa na niekorzyść Ukrainy. U nas wszystkich dużo mało czasu. Mamy bardzo mało czasu i nie mówię o dniu dzisiejszym, mówię o tygodniach i miesiącach przed nami. Mówię teraz o broni potrzebnej do pokoju. Rosja według Kijowa będzie niebawem gotowa na kolejną ofensywę. Im szybciej zdobędziemy ciężką broń dalekiego zasięgu, a nasi piloci otrzymają nowoczesne samoloty, tym szybciej skończy się rosyjska agresja. Na poziomie deklaracji Paryż poparł kierunek, jaki podjęło NATO, by odpowiadać na rosyjską agresję poprzez dostawy sprzętu wojskowego do Kijowa. W ten sam sposób, w jaki realizowaliśmy dostawy nowego sprzętu wojskowego w ciągu ostatnich kilku tygodni, będziemy kontynuować naszą pracę. Niemcy za Paryżem powtarzają, że Putin nie może wygrać wojny. Od początku tej straszliwej wojny Europa i nasi transatlantyccy przyjaciele nie tylko twardo stali po stronie Ukrainy, ale także wspieraliśmy Ukrainę wraz z naszymi partnerami. Będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne. Berlin, który długo hamował koalicję w sprawie czołgów, teraz chce podejmować rozmowy o jej rozszerzeniu. Na rosnącą liczbę państw w koalicji liczy niemiecki minister obrony. Wczoraj przebywał w Polsce, gdzie rozmawiał m.in. z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz z wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem. Uzgodniliśmy z moim odpowiednikiem Mariuszem Błaszczakiem, że razem z ministrem obrony Ukrainy zorganizujemy spotkanie krajów, które mają zbudować koalicję wokół czołgów Leopard 2. W ciągu najbliższych 3-4 miesięcy na Ukrainę ma trafić co najmniej jeden batalion czołgów Leopard 2. Do marca swoje Challengery chce przekazać do Kijowa Wielka Brytania.